Powoli się zbliżamy do końca moich wspomnień, z mojego życia tu w Ameryce przez ostatnie 40 lat. Wspominałem o tym, że sprzedałem swoją ciężarówkę i wróciłem na etat. Miałem taki pomysł, żeby wrócić do pracy, polegającej na rozwożeniu nowych ciężarówek. To wygląda tak, że to mówimy, no to było 12 lat temu mniej więcej. Polega to na tym, że leciało się samolotem albo tutaj do Charlotte, albo pod granicę, gdzieś tam do Laredo, chyba pod granicą meksykańską, bo głównie to się woziło Freilinery w tej firmie, i albo one były sprowadzane z Meksyku, albo, albo były produkowane tutaj, tutaj koło Charlotte. W North Carolina mamy dużą fabrykę Freilinerów. Spinało się, znaczy w fabryce były spięte takie zestawy, to się nazywa piggyback, czyli no, na barana. Na barana spinali kilka samochodów, to były 3-4 samochody. Tutaj się nie wozi nowych ciężarówek na, na czepie, tylko jadą na własnych kołach. Trzeba po prostu odłączyć wał napędowy i, i spiąć te samochody. Jechał człowiek do klienta, tam je rozpinał. Wsiadał w samolot i wracał. No, brał Ubera na lotnisko, wracał, wracał do y, miejsca, gdzie go dyspozytor skierował, i, i brał następny zestaw. Mnie się bardzo ta praca wydawała atrakcyjna, bo człowiek by jeździł po całej Ameryce, poznawałby nowe miejsca, zawsze by się jeździło nowym samochodem. Spałoby się w hotelach, bo nie wolno było spać w tych nowych ciężarówkach. Po prostu na noc się zajeżdżało do hotelu, jak była parodniowa trasa, spało się w hotelu i na drugi dzień jechało się dalej. Więc generalnie rzecz mi się to podobało. Ale no, do tej pracy zostałem w zasadzie przyjęty, już miałem rozmowę kwalifikacyjną, miałem wyznaczony termin, kiedy będę miał. Przeuczenie w jaki sposób te ciężarówki roz, rozkręcać, rozłączać, bo tam był taki kurs dla nowych pracowników, gdzie tłumaczyli jak to robić. I dosłownie w przeddzień tego kursu dostałem zawiadomienie, że niestety nie mogą mnie przyjąć do pracy. Miałem też alternatywną pracę dla sieci sklepów spożywczych, tutaj Harris Teeter. Ta praca miała z kolei tą zaletę, że no, była to lokalna praca, byłbym w domu i sama baza była blisko domu. Natomiast wadą tej pracy było to, że wyobrażałem sobie, że to będzie lokalna jazda po mieście, a ja bardzo nie lubię stania w korkach, nie lubię takiej, takiej pracy. Ja generalnie rzecz biorąc, zawsze mnie gdzieś droga woła, zawsze chciałem gdzieś jechać, chociaż, chociaż parę godzin, a nie kręcić się po mieście cały czas ale tutaj się okazało, że też mnie nie mogą przyjąć do pracy. Więc byłem zdziwiony, myślę, nie wiem, czy to mój wiek, no mam 55 lat, może nie chcą takiego wiekowego kierowcę, no ale w Ameryce nie wolno odmówić nikomu przyjęcia do pracy ze względu na wiek. Więc zadzwoniłem do y, tego rekrutera w, i on, i pytam się, dlaczego, na czym problem polega? A on mówi, bo masz reckless driving. Taki mandat, niebezpieczna jazda samochodem. Ale ja nigdy nie dostałem mandatu reckless driving. No, co się okazało? Znowu czasami przepisy są tak dziwne, że wychodzi coś na naszym rekordzie, co, się, co nigdy nie miało miejsca. Powiedzieli mi, że ten mandat reckless driving miałem z Wyoming, więc zadzwoniłem na policję do Wyoming zapytać się, skąd oni wyczasnęli to, że ja tam mam taki mandat. Sprawdzili mój rekord w Wyoming i mówią, nie, my nie mamy, nie ma takiego, nikt ci nie dał mandatu w Wyoming reckless driving. Tymczasem na moim rekordzie w Północnej Karolinie był rekord, był mandat reckless driving właśnie z, właśnie z Wyoming. Jak zacząłem głębiej się temu przyglądać, to okazało się, że jechałem sobie tam kiedyś ciężarówką spokojnie i policjant jeździł, który chciał zrobić inspekcję w mojej ciężarówce. Ale policjant nie może zatrzymać ciężarówki bez powodu. Musi mieć jakiś powód do zatrzymania ciężarówki. Więc zatrzymał mnie i powiedział, że zatrzymał mnie dlatego, że najechałem prawymi kołami na białą linię, która oddzielała szosę od pobocza i chciał sprawdzić, czy nie jestem zmęczony. Mówi, to nie, nie ma za to mandatu, no ale, ale chcę zrobić inspekcję mojej ciężarówki. I wpisał tam w protokole, że powodem zatrzymania auta było to, że najechał na prawą białą linię ciężarówką kierowcę. I nawet o tym więcej nie myślałem, bo to, bo to nie był żaden mandat. Nie tylko to nie było reckless driving, ale to nie był żaden mandat. Tylko potem się okazało, że jeżeli takie coś automatycznie przechodzi do systemu, to tam wyskoczyło. To jako Recless Driving. Nie ma tam takiej pozycji najechanie na ciągłą linię, bo to nie jest żadne wykroczenie. A jakieś wykroczenie musiało być w systemie, więc automatycznie z tego się zrobiło rekless Driving, czyli bardzo poważne wykroczenie. Tylko w tym systemie dla kierowców zawodowych wszystko się wymazuje po jednym roku. Więc przez rok nie mogłem z tym nic zrobić. Znaczy, mogłem tłumaczyć, ja to wytłumaczyłem rekrut. Terowi W Haristiterze, że I jak ta sprawa wyglądała, i on mówi, że no to dobrze, to w porządku, to nie ma sprawy, ale ciągle nie możemy cię zatrudnić, dopóki to jest na twoim, na twoim rekordzie, dopóki to jest w twoich papierach. Więc pożegnałem się, powiedziałem, że zadzwonię za rok. W międzyczasie zacząłem się interesować na forach, czytałem tą drugą firmą w rozwożenie ciężarówek. I tam ta firma mi przeszła. To znaczy, z tego co czytałem na forach, to tam były bardzo kiepskie układy w firmie. Znaczy, Ludzie pisali, że są lepsi i gorsi kierowcy, ci lepsi mają zawsze lepsze ładunki, ci gorsi mają nie tylko gorsze ładunki, ale do gorszych hoteli się ich daje. I, i generalnie biorąc się taka atmosfera w tej firmie wynikała z tego co właśnie czytałem, była bardzo bardzo mało przyjazna, bardzo nieprzyjemna, więc więc sobie machnąłem ręką na tą firmę do przewożenia ciężarówek no ale ciągle liczyłem na tą firmę Harrys ciągle liczyłem na to, że wrócę do tej firmy pracować, ale no ale przez rok nie mogłem tego zrobić. Więc co zrobić przez rok? Gdzie kierowca może iść, który ma e, niebezpieczną jazdę w papierach? No Pracowałem już wcześniej w firmie US Express, więc stwierdziłem, że pójdę do nich i będę pracował, będę pracował w US Express. Na moim kanale są filmiki, jak tam się przyjmowałem, bo US Express, wiecie, to tak jak Swift, tak jak Schneider, no nie każdego. Oni każdego wezmą, jak Werner, 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 Werner i po prostu tak bardzo potrzebują kierowców, że tam wielkich, wielkich wymagań nie mają, więc Poszedłem do szkoły, przyjęli mnie i no, w US Express można pracować wożąc tak zwany General Freight można być lokalnym kierowcą, a można też pracować dla innych firm. Niektóre firmy korzystały z zewnętrznych y, klientów, żeby obsługiwać na przykład swoje sklepy. I ja tam wybrałem pracę do rozwożenia towaru do sklepów Dollar Tree. Dollar Tree to są niewielkie sklepy, w których wszystko kosztuje dolara albo kosztowało wtedy, bo w związku z inflacją już, już mają różne ceny. Mają sporo rzeczy za dolara, ale mają też droższe rzeczy. Ale wtedy było wszystko za dolara. Magazyn mieli w północnej Georgii, i, no ale mieli sklepy w Charlotte, więc ta jazda do Charlotte była dość, dość częsta. Mogłem być w domu. Zwykle byłem w domu dwa, trzy razy w tygodniu. Jeździłem głównie tutaj, właśnie po okolicy Południowa Karolina, Północna Karolina, czasami na Florydę. Byłem na Key West dwukrotnie z ładunkiem z tego, z tego sklepu. Na czym ta praca polegała? Na bazie ładowali naczepę bez palet Cały towar był ułożony na podłodze. Taki sklep, wszystko za dolara. To sobie możecie wyobrażać, co tam się sprzedaje. Sprzedaje się dużo małych rzeczy. W małych pudełkach, znaczy te pudełka są zapakowane, w większe pudełka, ale generalnie rzecz biorąc, ta naczepa była po sufit załadowana różnymi rzeczami trochę spożywczych, trochę przemysłowych, trochę elektroniki. I jak się dojeżdżało do sklepu, to trzeba było to ręcznie rozładować. Ręczny rozładunek polegał na tym, że mieliśmy takie rolki, takie coś, co wygląda jak drabina, tylko szczeble tej drabiny się kręciły i wystawały. Wyżej, także, jak się położyło pudełko, to zjeżdżało po tej drabinie. Myśmy tych drabin, mieli tam kilkanaście, mieliśmy skrzynki po Coca-Coli, które służyły jako podstawka pod te drabinki, robiło się taką równie pochyłą i kierowca musiał po prostu te pudełka układać na tych rolkach. Naczepa amerykańska ma 16 metrów i 2,5 metra szerokości i wysoka jest tam na 3 metry w środku pewnie albo więcej, więc ta kubatura jest olbrzymia. Tych pudełek jest dużo. ale A ja dostawałem 70 dolarów od rozładunku naczepy plus 35 centów na mile. Ani jedna suma, ani druga nie powalały, i generalnie rzecz biorąc, to zarobki tam nie były jakieś. Rewelacyjne, aczkolwiek no, można było zarobić 50-60 tysięcy dolarów rocznie, więc nie było, nie było to tak źle, tylko była ciężka praca. Pół biedy, jak była cała naczepa do jednego sklepu i w sklepie była dobra załoga. To w ciągu 4 godzin można było rozładować naczepę. 4 godziny za 70 dolarów, no to była całkiem przyzwoita stawka. Natomiast nie, 170 dolarów, przepraszam, 170 dolarów. 170 dolarów było od rozładunku. Ja zwykle miałem trzy sklepy w tygodniu, czyli miałem 500 dolarów za sam rozładunek, i, i drugie 500 było z mil, w zależności od tego, jak, jak daleko się jeździło. Ale problem polegał na tym, że no, tam było wiele problemów w tej firmie. Przede wszystkim. Y, Płacili mile komputerowe, tak zwane, czyli jadąc z jednego miejsca do drugiego, było to liczone według programów komputerowych, które mierzą odległości z centrum miasta do centrum miasta. Więc, jak miałem na przykład cztery sklepy w Charlotte, to za mile miałem zero, bo od Charlotte do Charlotte ciągle było zero mil, mimo że Charlotte jest dużą metropolią. I, I mając 3 czy 4 sklepy w Charlotte, można było przejechać 100 czy, czy 150 mil, a 150 mil no to było 45 dolarów. No to zawsze jakieś grosze, które po prostu człowiek w czynie społecznym pracował, bo, bo mu nikt za to nie zapłacił. Niektóre sklepy były całkiem niezorganizowane i można, ja mogłem szybko tą naczepę rozładować, ale sklep nie odbierał tego towaru, więc mi się cała Cała drabinka była załadowana pudełkami, i musiałem czekać, aż oni w sklepie to przeniosą gdzieś dalej. Więc czasami to nie było w 4 godziny pracy, żeby te 170 dolarów zarobić, tylko czasami to było 8 godzin pracy, bo 10 godzin pracy. Już wtedy ta stawka godzinowa spadała w drastyczny sposób. Naczepy miały przeźroczysty, plastikowy dach. I jak było lato, jak było po 35 stopni, jak świeciło słońce, to w środku się robiła taka parówa, taki upał, że człowiek upocony cały, mokry. Ja woziłem ze sobą wiatra, który podłączałem do w sklepie przez przedłużać, żeby dmuchał na mnie, bo inaczej to bym tam zemdlał w tej, w tej naczepie. I wypijałem hektolitry wody, żeby to zrobić. Z kolei w zimie, jak Pierwszy sklep było o siódmej rano, to czasami było poniżej zera i człowiekowi było zimno w tej robocie, więc to jedyne co było dobre to to, że nie kapało na głowę, no bo był człowiek zamknięty w naczepie, ale, ale miała ta praca swoje wady, aczkolwiek ja bardzo lubiłem. No, nie przeszkadzało mi to i pewnie bym tam przepracował cały rok, tylko zaczęły je boleć nadgarstki. To się nazywa nie wiem, tenis, elbow czy łokcie. Łokcie mnie zaczęło boleć. Coś mnie, któreś mnie tutaj... Chyba o łokcie chodziło. Zaczęły mnie boleć łokcie w obu rękach i poszedłem do lekarza, lekarz mówi, że po prostu na to nie ma lekarstwa, trzeba przestać taką pracę robić, bo po prostu yy, za duże obciążenie dla tych łokci i, i tylko odpoczynek od takiej pracy może pomóc, więc po chyba jakichś, nie wiem, dziewięciu miesiącach pracy, przenieśli mnie do Targetu. Target to jest taki rywal Walmartu. Rozwoziłem towar dla, dla Targetu, ale tam to już było po prostu jazda z naczepą, zamiana naczepy w sklepie i trzeba było z drugą naczepą wrócić na bazę. Kierowcy, którzy robili to na stałe, oni mieli stawkę 750 dolarów tygodniowo, co jest naprawdę głodową stawką. Ja miałem moją starą stawkę, znaczy 35 centów na mile, plus tam płacili chyba coś za to przepięcie tych naczep, ale to też już nie były wielkie pieniądze, więc na szczęście jak się już rok skończył, to no bo jak to przepinanie naczep wyglądało, to też nie było takie proste, bo w większości sklepów była jedna rampa, do której mogliśmy cofnąć naszą naczepę, więc musiałem najpierw. Na, na parkingu, odpiąć naczepę, którą przywiozłem, cofnąć pod naczepę, która była pod rampą, odjechać z tamtą naczepą, odpiąć ją, przypiąć tą, którą przywiozłem, cofnąć pod rampę, odpiąć ją, pojechać na parking i przypiąć tą, którą wcześniej odciągnąłem od rampy. Więc tego przypinania, odpinania było tyle, że to zwykle zajmowało dobre pół godziny, żeby żeby się z tym uporać. No ale Minął rok, właśnie te filmy z tamtej pracy będą tutaj podlinkowane na końcu, więc zachęcam Was do zobaczenia, bo, bo bardzo ciekawie się ogląda innych ludzi ciężko pracujących. Minął rok i dzwonię z powrotem, składam z powrotem podanie do Haristitera i, i mówię, że, no, że ja tu rok temu składałem już podanie, byłem przyjęty, ale z powodu mandatu, którego nigdy nie dostałem, nie mogli mnie przyjąć. No i ten szef pyta, żeby mu przypomniał, jak to dokładnie było. No wyjaśniłem mu, sprawdzili rekord, rzeczywiście nie mam takiego mandatu. Więc mnie przyjęli. Więc tutaj duży plus dla Haristitera, bo Haristiter to taka firma, która może przebierać w kierowcach jak w ulęgałkach. Tam nikt się nie zwalnia z tej firmy. W tej firmie jak ktoś dostanie pracę, to pracuje do emerytur. I, a ja miałem 55 lat, więc yy, oni mogli przyjąć kierowcę, który ma 35 lat i ma 10 lat doświadczenia. I taki kierowca będzie u nich pracował do emerytury jeszcze przez 30 lat. A taki dziadek jak ja, co miał 55 lat, no to najwyżej 10 lat popracuje, więc lepiej im przyjąć młodszego kierowcę niż starszego. Niemniej jednak, to jest firma, która przestrzega rzeczywiście, tam wszystko legalne było. Tam wszystko było tak jak powinno być, i, i na pewno nie odrzucą żadnej aplikacji kogoś ze względu na wiek. Więc mieliśmy, przyjęli mnie tutaj do pracy, mieliśmy taką dwudniową orientację. W czasie tej dwudniowej orientacji tłumaczyli wszystko, jak wygląda. Potem przez, przez chyba dwa, trzy, trzy dni jeździłem z innym kierowcą, z Romanem. Ro, tam jest jeden polski kierowca. Imigrant z Polski, taki jak ja, młodszy ode mnie, i także miałem nawet orientację po polsku, bo gadaliśmy po polsku, jak, jak mi to wszystko pokazywało. Zabawna sytuacja, bo pod koniec tej orientacji, jeden dwóch nas przyjmowali, dwóch kierowców, tamten kierowca wyszedł, a, a szef poprosił mnie jeszcze, żebym został na chwilę, i mówi, że ma taką prośbę do mnie, że musi mnie o coś poprosić. A ja myślę, cholera, jak mi powie, że ten krzyż muszę zdjąć i schować, to ja chyba tej pracy nie wezmę. No, nie, będę, nie będę chował krzyża tylko dlatego, żeby robotę dostać. No ale okazało się, że to nie krzyż, nie krzyży gryz mojego szefa, tylko moje wąsy. Powiedział, czy nie miałbym nic przeciwko temu, żeby przyciąć moje wąsy trochę. Mówi, jak, jak się ludzie przyzwyczają do ciebie, to będzie, że mógł zapuścić z powrotem, ale ale no, bardzo bym chciał, żebyś na początku trochę je przyciął. Tutaj od razu uwaga, że mówiąc o przycinaniu tych wąsów, to miały na myśli nie takie wąsy jak teraz mam, bo teraz mam ładnie przycięte, tylko wtedy miałem takie co mi tu wisiały kilka centymetrów poniżej brody. I to o to chodziło szefowi, żeby je to, co wisi pod brodą, żeby, żeby przyciąć. Nie było problemu. Mówię Wąsy mogę przyciąć i, i po paru dniach tej orientacji zacząłem jeździć sam po sklepach. Moja żona przypuszczała, że ja w tej pracy nie wytrzymam nawet miesiąca. Mówi, zobacz, po, po dwóch tygodniach się znudzi, rzucisz tą robotę, ale co się okazało, że tam jest bardzo dużo ładunków do Charleston i do Wilmington. Harry Styter ma taką dość nie, nierównomierną sieć sklepów. Ma bardzo dużo sklepów w Charlotte, ma bardzo dużo sklepów w Charleston, ma kilka sklepów w Wilmington, ale tak między nimi na wioskach gdzieś już jest tylko kilka tych sklepów, więc zdecydowana większość razy to się jeździło do jednego z tych miast, które mieliśmy, że tak powiem, opanowane. I Przyjęty tam zostałem do pracy no, w, środku, w środku sezonu, że tak powiem, bo tam co pół roku się wybiera zmiany, i yy, wskoczyłem na miejsce kierowcy, który odszedł na emeryturę. Ale po, po kilku miesiącach mogłem sobie już wybrać zmianę. Co prawda, z tym wybieraniem to było dość słabo, bo no Tam się wybiera według starszeństwa, a ponieważ ja byłem nowym kierowcą, no po mnie jeszcze zdążyli paru przyjąć, więc może, może było jeszcze czterech czy pięciu za mną. Ale, ale na tych 60 kierowców, których tam było w firmie, to miałem niewielki wybór i wybrałem sobie zmianę nocną, bo tam była zmiana popołudniowa, tak zacząłem. I zmiana nocna, gdzie się zaczynało pracę o drugiej, trzeciej rano. I to błyszczał dziesiątkę, bo okazało się właśnie, że jak się zaczyna pracę o drugiej rano, to się nie jeździ do Charlotte, to się nie rozwozi towarów Charlotte, bo jest za wcześnie, bo w sklepach nikogo jeszcze nie ma. Jak się wyjeżdżało z bazy o drugiej, to się zazwyczaj jechało do Charleston albo jeszcze dalej, bo jeszcze tam w Brunswick w Georgii mieliśmy, mieliśmy sklep, czasami się jechało do Wilmington i. I to była taka praca, że człowiek jechał 4 czy 5 godzin w jedną stronę, rozładowywał się w jednym, dwóch, trzech sklepach, i potem wracał 4 czy 5 godzin na bazę. I taka praca mi bardzo odpowiadała, bo, no bo było dużo jazdy, a mało jeżdżenia w korkach, mało stania, mało jeżdżenia po mieście. Co więcej, pracowało się tylko 4 dni w tygodniu. Można było pracować więcej, jak ktoś chciał, ale nasze zmiany były czterodniowe, więc z reguły mieliśmy trzy dni wolnego. Niestety te trzy dni często były podzielone, że na przykład był e, wolny wtorek i potem piątek i sobota, albo, albo coś takiego. Czasami mi się udawało złapać taki, miałem przez jakiś czas taką zmianę, że miałem wolne niedziela, poniedziałek, wtorek sobotę musiałem pracować. Ja w ogóle bardzo często po prostu odmawiałem pracy w niedzielę. Wybierałem taką zmianę, żeby, żeby była wolna niedziela i, i pracowałem cztery dni w tygodniu, no ale czasami to było dwa dni, dzień wolnego, dwa dni albo trzy dni dzień wolnego, jeden dzień pracy, więc tak to było czasami podzielone. Ale kierowca nie musiał rozładowywać swojego samochodu, jak dojeżdżaliśmy do sklepu, trzeba było cofnąć i drzwi były odsuwane do góry, więc nie musieliśmy ich otwierać przed cofnięciem. Pani kierowniczka magazynu sklepowego sprawdzała plombę, otwierała drzwi i pracownicy sklepu wywozili towar. Tam cały towar był na paletach. Na tej zmianie nocnej to w ogóle woziliśmy chłodzone rzeczy, warzywa. Owoce, mleko, mięso, no czasami jakieś mrożonki. I tak wyglądała ta moja praca przez ostatnie 10 lat. Wtedy też mieliśmy transmisję na żywo z ciężarówki. Ja przez 10 lat się nie przyznawałem nawet w jakiej firmie pracuję, bo, bo no, nigdy tam nie prosiłem o zezwolenie na filmowanie w czasie jazdy. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że filmuję, bo bo to nie jest takie łatwe do ukrycia. Tam dyspozytor nieraz przygadywał różne rzeczy na ten temat. O czym wy tam gadacie, no bo rozmawialiśmy po polsku, on nie mógł, nie mógł zrozumieć o czym mówimy, ale oficjalnie to było tak don't ask, don't tell. Oni mnie nie pytali, czy dlaczego to robię. Ja się tym nie chwaliłem i generalnie rzecz biorąc było to tolerowane. Firma miała bardzo fajny sposób rozliczania nas z pracy, bo wszystko było wyliczone komputerowo. W przeciwieństwie do US Express, gdzie kilometry były od centrum miasta do centrum miasta, tu były zmierzone kilometry od każdego sklepu do każdego sklepu. Nawet jeżeli ktoś miał jakieś nowe połączenie, którym nikt wcześniej nie jechał, to podawało się dyspozytorowi początkowy, i końcowy licznik i oni to wpisywali w komputer i już też było policzone. I za każdą rzecz, jaką się w firmie robiło, było ileś minut policzone. To znaczy, jak przyszedłem od przyjścia do pracy, do wyjazdu z bazy, miałem policzone 45 minut, więc już miałem zapłacone 45 minut. Nawet jak wyjechałem po 20 minutach, ale było policzone 45 minut. Przejazd, każdy od sklepu do sklepu był wyliczony, każdy rozładunek był wyliczony, każda paleta, była wyliczona i to osobno mrożonki, osobno zwykły towar, osobno sklepy, które. Mieliśmy parę sklepów, które nie miały rampy, która była na wysokości naczepy, tylko była winda. Po prostu cofało się pod windę, wyjeżdżało się na paletą na windę. Winda zjeżdżała na dół i z poziomu ulicy się woziło dopiero towar do sklepu. Za to było trochę więcej płatne, no bo ten czas. Obniżania się windy był też dodany, więc pod tym względem firma była bardzo fair. Co więcej, właśnie płaciła nam komputerowe minuty, bez względu na to, czy ile nam to czasu zajęło, więc z reguły to tak wychodziło 125% normy. Inaczej mówiąc, jak tam miałem 25 dolarów na godzinę, to De facto mi wychodziło 31-32 dolary na godzinę za, za tą pracę. Więc kierowca był zadowolony, bo jak się spieszył i nie tracił czasu na głupoty, to był w stanie właśnie miałem rozpiskę na 14 godzin, a wracałem na bazę po 11 godzinach. Więc tak jakbym oszukał system o 3 godziny. Zapłacili mi za 14 godzin, a ja w 11 godzin pracę skończyłem. Ale dla firmy to też było bardzo korzystne, bo nie musieli nas pilnować. Nie musieli sprawdzać, co my robimy, bo to było w naszym interesie, żeby dobrze pracować. Bo jakbym miał rozpiskę na 12 godzin, a pracował 15, to bym i tak miał zapłacone za 12 godzin. No to lepiej taką rozpiskę na 12 godzin zrobić w 10, iść do domu, niż stać po TROKSTAPach, pić kawę, gadać nie wiadomo o czym z panią kierowniczką magazynu, tylko się Zabierać do roboty. A z kolei, gdy były na przykład korki na drodze, albo gdy inny kierowca naszej firmy rozładowywał się i musieliśmy czekać, to za to nam płacili ekstra. Za innego kierowcę nam płacili co do minuty godzinową stawkę. Za korki na drodze nam płacili godzinową stawkę dopiero wtedy, jak stanie w korku przekroczyło komputerowy czas. To znaczy, jak powiedzmy, z Charleston do Charlotte, komputer mówił, że mam jechać 4 godziny, a ja normalnie jeździłem to w 3,5 godziny. Przykładowo, to jak był korek na drodze i stałem pół godziny w korku, no to, to jechałem 4 godziny, to za to mi nie zapłacili. Ale jak był korek na drodze taki, że stałem 2 godziny, no to miałem ekstra zapłacone 2 godziny dłużej, bo, bo po prostu nie mogłem dojechać na czas nie ze swojej winy. Więc to, były, to było wiele, wiele takich rzeczy, właśnie w tej firmie było bardzo korzystnych dla kierowcy. Poza tym no, wtedy mieliśmy też fundusz 401K, fundusz emerytalny, na który późno się załapałem, ale, ale ciągle 4% zarobków odkładałem, bo do każdego odłożonego dolara zakład dopłacał 50 centów. Czyli jak odłożyłem 10 dolarów, to już miałem 15 dolarów odłożone na emeryturę. Więcej nie wolno było odkładać niż 4%. Znaczy wolno było więcej odkładać, tylko oni dokładali tylko do tych 4%, więc, więc tak to wyglądało. No i w tej firmie przepracowałem do samego końca. Tam było wiele ciekawych przeżyć z tej firmy. Jest sporo filmów z tamtego okresu na moim kanale jak jeździłem do, na St. Simon Island to była to jest wyspa koło Brunswick gdzie był nasz sklep tam było 670 mil do przejechania a nasze ciężarówki jeździły 65 mil na godzinę czyli musiałem uzyskać średnią prędkość ponad 100 km na godzinę żeby Zdążyć na bazę legalnie, jest bardzo trudno uzyskać średnią prędkość ponad 100 km na godzinę. Jak maksymalna prędkość jest 104 km na godzinę, a nie jedziemy cały czas autostradą. Trzeba najpierw było z bazy dojechać do autostrady i potem z autostrady zjechać i dojechać do sklepu. Więc te wyjazdy do sklepu były takie, że wracałem na bazę. Zwykle miałem minutkę albo dwie, albo pięć minut zapasu. Żeby, żeby zdążyć legalnie. Ale co ciekawe, przez te 10 lat, jak w tej firmie pracowałem, byłem w tamtym sklepie. No, co najmniej 500 razy, co najmniej średnio raz w tygodniu jeździłem. Były takie tygodnie, że byłem tam 4 razy. Jeden tydzień taki się zdarzył, że byłem cztery razy w tym sklepie. I. I za każdym razem wróciłem na bazę. Za każdym razem się udawało. To też pokazuje właśnie, jaki jak jest tutaj mały ruch w Ameryce i jak rzadko bywają korki. Czasami trzeba było dość y, troszkę się pogówkować, żeby się to udało zrobić, bo kiedyś na przykład dojechałem do korka na drodze, który się poruszał z prędkością 35 mil na godzinę, bo jechał jakiś wielki gabaryt i blokował całą drogę. A za nim było kilka kilometrów korka. I gdybym jechał za nimi, no to nie ma szans, żebym na bazę zdążył. Ale po prostu się zatrzymałem i zaczekałem pół godziny. Bo mnie brakowało czasu jazdy, nie czasu pracy. Bo my mamy jakby dwa osobne przepisy regulujące. Czasu jazdy mamy 11 godzin, czasu pracy mamy 14 godzin. Więc jak mam 11 godzin jazdy plus pół godziny przed pracą plus godzinę rozładunek w sklepie. To jest 12,5 godziny i mam no jeszcze półtorej godziny zapasu, więc zatrzymałem się na parkingu, odczekałem tam pół godziny czy godzinę. Jak cały ten korek odjechał, no to wtedy dopiero zacząłem jechać po autostradzie, dalej trzymałem te moje 104 km na godzinę. Więc to był jeden z przykładów, ale. Ale tutaj może uda mi się znaleźć jakiś właśnie film typu, czy kierowca zdąży na bazę. Bo jak kierowcy nie, nie zdążą na bazę, nie zdążą kierowca na bazę, to trzeba było się zatrzymać, zadzwonić do firmy i inną ciężarówką przywozili innego kierowcę. Zamienialiśmy się miejscami i on wracał ciężarówką na bazę, a ja jechałem jako pasażer. Miałem wtedy płacone na godzinę stawkę, ale. Ale no, trochę dłużej ta, ta praca wyglądała. I to tyle moich wspomnień z pobytu w Ameryce. Przynajmniej jeśli chodzi o ten zawodowy aspekt pracy. Jeszcze pewnie opowiem Wam troszkę więcej, ale wiecie, ja już całkiem myślami jestem do jutrzejszego wyjazdu po Riviana i następne filmy będą o Rivianie, A Wy, jakbyście chcieli jeszcze więcej ciekawostek, właśnie z tego. Okresu mojego życia przez ostatnie 10 lat, to na pewno coś opowiem. No i potem, jak zacząłem jeździć kamperkiem, to też były ciekawe wyjazdy przez ostatnie lata. O kamperku też, o kamperku już też Wam opowiadałem. Więc może jeszcze wrócimy do tych wspomnień, ale na razie kończymy tą serię. Na pewno już tu nie będą się filmy ukazywały codziennie, bo, bo właśnie jutro jest ten wyjazd. Ten wyjazd jest do Atlanty po Riviana i przez następne dni to ja głównie będę kręcił filmy o Rivianie. Pojedziemy gdzieś w jakieś, do jakiegoś lasu sprawdzić właściwości terenowe tego samochodu. Pokażę wam wszystkie ustawienia. No i w ogóle myślę, że tam sporo ciekawych rzeczy o tym Rivianku można opowiedzieć. Więc dziękuję wam bardzo za za to, że towarzyszyliście mi tu. Poprzez moje wspomnienia z mojego pobytu w Ameryce. Po 10 latach pracy w Harrystutorze, właśnie poszedłem na emeryturę, nie czekając na mój prawdziwy wiek emerytalny, którego jeszcze nie osiągnąłem, bo to dopiero w kwietniu w tym roku będę miał dla mojego rocznika to jest 66,5 roku w Ameryce, bo Amerykanie przechodzą z 65 na 67, no ale ja przeszedłem. W wieku 65 lat, dlatego że w tym wieku już można, już można dostać yy, ubezpieczenie lekarskie państwowe, i to było takie moje kryterium. Więc umówmy się, że jeszcze, że jeszcze zrobimy tu jakieś filmiki, odpowiadając na Wasze pytania, na przykład, i, i jeszcze wspomnienia z tej mojej pracy, ale na razie ten cykl zamykamy i Rozpoczniemy nowy cykl pod tytułem Rivian R1T. Co to jest i, i dlaczego kupiłem właśnie taki samochód? A nie. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam i do zobaczenia.